Dlaczego pająki zmieniają kolory nóg? Po co ćmą oczy na skrzydłach? Gdzie śpi szarańcza? Co robią w nocy jaszczurki na drzewach? I gdzie śpią niewielkie ptaki? Na te i inne pytania dotyczące nocnych zwyczajów zwierząt w Wietnamie odpowiem w dzisiejszym odcinku. Właśnie dlatego na głowie mam mocną latarkę, a na nogach porządne buty terenowe. Ruszamy do lasu tropikalnego. Na przestrzeni paru dni odwiedzimy w nocy dwa miejsca. Oba z nich są porośnięte wtórnym lasem tropikalnym, czyli nie jest to pierwotna dżungla, a to, co w miejsce dżungli po wycięciu wyrosło. Jest tam zdecydowanie mniej gatunków fauny i flory, czyli zwierząt i roślin, ale jak dziś zobaczycie, nadal można tam znaleźć naprawdę dużo ciekawostek przyrodniczych. Musimy być bardzo cicho. Mimo, że z oddali dochodzą odgłosy karaoke, to nie chcę ryzykować spłoszenia tych dwóch uroczych stworzeń. Zobaczcie. Tutaj śpią maleńkie ptaszki. Kilka dosłownie kroków dalej od miejsca, w którym były ptaszki, na kamieniu wypatrzyłem piękną rzekotkę Polipedates, prawdopodobnie Polipedates leucomystax. Zobaczcie, jak dostojnie umocowała się na tym kamieniu i na końcówkach palców widzimy charakterystyczne dla rzekotek przylgi. Można powiedzieć, że to coś w rodzaju przyssawek, dzięki którym mogą się wspinać po liściach i gałęziach drzew. Ale ona jest przepiękna i bardzo zrelaksowana. Nie będziemy jej płoszyć. Kolejne parę metrów pod górę i mamy odpowiedź na nurtujące Was pytanie. Jak śpią ważki? Jeżeli nie mogliście spać bez odpowiedzi na to pytanie, no to dziś śpicie spokojnie. Ważki śpią właśnie w taki sposób, z racji tego, że polując i unikając drapieżników, opierają się na swoim doskonałym wzroku, spójrzcie, jakie ma wielkie oczy, no to w nocy nie są w stanie tego skutecznie robić, więc znajdują sobie zaciszną gałązkę, przyczepiają do niej i czekają, aż wzejdzie słońce. Idziemy dalej, nie będziemy budzić ważki. Przed nami najprawdopodobniej trawa słoniowa, ale tym razem nie o roślinach. Ta trawa jest sypialnią dla jednej ćmy. Potem mamy tutaj pasikonika. O, teraz go ładniej widać. I tutaj jest to, co przykuło moją uwagę. Patrzcie, ta ćma na skrzydłach ma oczy. Po co ćmie oczy na skrzydłach? O tym za chwilę. Przyjrzyjmy się jej bliżej. No jest przepiękna. A można powiedzieć, że szyja ćmy, nasada głowy, opalizuje na niebiesko, trochę jak u kaczora. Piękna sprawa. I jeszcze rzut oka z boku, bo jest ciekawie ubarwiona od spodu. Zobaczcie na to. Ona jest różowawa i sobie wyjada właśnie pyłek z tej trawy. Coś pięknego. Widzicie ssawkę? To ta pomarańczowa rurka. Ćma wtyka ją w kwiaty i pobiera sobie pokarm. A oczy na skrzydłach po to, żeby ewentualny drapieżnik, na przykład ptak, który chciałby tę ćmę zjeść, uznał, że to głowa węża. Bardzo sprytnie. Idziemy dalej, nie przeszkadzamy ćmie w kolacji. Kolejnym zwierzęciem, które w nocy, podobnie jak my, woli spać, jest szarańcza. Ta jest średniej wielkości, ale wygląda już na imago, czyli formę dorosłą. Bardzo ładnie ubarwiona. Szarańczy również nie wypada budzić. Niech wypocznie i posili się za dnia. Idziemy dalej. Następnym zwierzęciem, które w nocy odpoczywa, jest agama. Najprawdopodobniej z któregoś gatunków kalotes. Niewielka. Zobaczcie, dłoń dla skali. I to jest bardzo charakterystyczne dla agam, że odpoczywają sobie lub śpią
trzymając się kurczowo gałązek drzew i krzewów, a troszkę wyżej mamy ciekawie ubarwionego patyczaka. Tylko muszę go trochę lepiej oświetlić. Poczekajcie. O, może teraz. Spójrzcie, on ma kolor taki słomkowy, przechodzący delikatnie w czerwień. Pierwszy raz widzę takiego. No i jak to patyczak udaje gałązkę. Delikatnie porusza się, żeby imitować gałązkę podrygującą na wietrze. Taki to jego mechanizm ukrywania się przed drapieżnikami. A skoro już o jaszczurkach mowa, ta, którą widzieliście, to maluszek. Przypnę wam w komentarzu mój odcinek poświęcony waranom mieszkającym w parku Lumpini w centrum Bangkoku. Tam to są dopiero jaszczury. Dochodzą do 3 metrów długości. Czego potrzebujecie do obserwacji przyrody? Przede wszystkim czujnego wzroku, wygodnego obuwia dostosowanego do terenu. Dziś poruszamy się w warunkach mocno zakrzaczonych i kolczastych, stąd też zamiast klapek mam obuwie sportowe. Przyda się również mocna latarka, która pomoże nam oświetlać otoczenie. Dzięki niej możemy wypatrywać na przykład pająków. Oczy pająków właściwych będą odbijały światło latarki i po zmroku wyglądają jak niewielkie diamenciki. Pająków możemy szukać zarówno wysoko w koronach drzew, jak i bezpośrednio na ziemi, na pniach. Naprawdę pająki w tropikach zajmują wiele, wiele nisz, czyli po prostu miejsc do życia. Byłbym zapomniał o najważniejszym. Do poszukiwań przyrodniczych potrzeba mnóstwo cierpliwości. Tak jak wspomniałem na początku materiału, nagranie tego odcinka zajęło mi kilka dni. Jednym ze zwierząt, które są aktywne nocą, jest ptasznik, w tym przypadku najprawdopodobniej Hylobrachys dyscolus, którego mogliście bliżej obserwować w moim poprzednim odcinku. Tam też wspominałem, że ten pająk jest chudy jak szkapa, więc mamy dla niego tym razem 4 drewnojady. Zobaczymy, ile zje. Pora wybrać coś dla niego na kolację. I tym razem wejście do nory nie jest wyścielone siecią, więc muszę tego drewnojada wrzucić dosyć głęboko i zobaczymy, jak zareaguje na to pająk. Jak widzimy, drewnojad trafił prosto w sieć łowną, czyli bardzo, bardzo lepką pajęczynę, z której trudno będzie mu się oswobodzić. Pająk siedzi w głębi nory, ponieważ spłoszyło go światło latarki, ale ruchy drewnojada powinny go skłonić do wyjścia, pod warunkiem, że nadal jest głodny. Dorzucimy jeszcze jednego dużego drewnojada, bo pająk na razie nie wydaje się być zainteresowany pierwszym okazem, a siedzi dosłownie 15 cm za drewnojadem, tylko akurat teraz go nie widać w świetle latarki, natomiast gołym okiem widzę jedną parę jego odnóży. Wrzucamy drugiego drewnojada, żeby się tylko ładnie zaplątał. No i myślę, że 2 drewnojady to już nie byle co dla takiego pająka. Jak widać, próbują się oswobodzić, ale nic z tego. Sieć łowna jest lepka, niczym klej. Można powiedzieć, że wpadły jak śliwka w kompot. Patrzcie, co wyprawia ten drewnojad. A pająk absolutnie nic sobie z tego nie robi. Chyba trzeba spróbować sztuczki i troszkę tego pająka wnerwić za pomocą patyka. Może wtedy zdecyduje się zignorować światło latarki i ruszy do ataku. Wtykamy tutaj kijek. Wow! Mamy pająka. Jest piękny Hylobrachys i złapał drewnojada. O to nam chodziło.
Nawet troszkę widać, jak mu się ładnie mienią od nóża na niebiesko. Widzisz, pająku, ja chciałem dla ciebie dobrze. Zostawiamy mu drugiego. No i ruszamy dalej zobaczyć, jakie jeszcze zwierzęta w nocy śpią, a które korzystają z ciemności i na przykład polują. Mamy kolejnego śpiocha i również jest to motyl z wzorem oczu na skrzydłach. Widzimy też, jak ładnie jego oczy odbijają światło latarki na czerwono. Możemy również zauważyć, że jego lewe skrzydło jest uszkodzone, więc czas tego motyla dobiega końca, ale jest bardzo ciekawie ubarwiony. Spójrzcie tylko, w środkowej części on opalizuje na niebiesko i nie wiem, czy to widać, ale dolna krawędź skrzydeł opalizuje na zielono, podobnie jak pióra kaczora. Następnym pająkiem, dla którego noc jest idealną porą na łowy, jest ten oto krzyżak. Niestety nie znam gatunku, ale doświetlimy trochę i pokażę dłoń dla skali. O, włożyłem ją w pajęczynę, ale się wystraszyłem. Troszkę ściemnimy, żeby przyjrzeć się dokładniej i spróbuję go wam przybliżyć. O, może ktoś z was będzie w stanie pomóc w oznaczeniu gatunku. Ma bardzo ciekawe odnóża, takie jakby opancerzone, no i sieć kształtem charakterystyczna dla krzyżaków, które możemy znać również z Polski. Kolejny pająk, który zdecydował się na posiłek w nocy, jest bardzo niewielki, długość jego ciała to około 3 mm, ale na uwagę zasługuje jego ciekawy kształt i ubarwienie. Zobaczymy, czy uda się troszkę bardziej przybliżyć. Spójrzcie tylko na jego odwłok. Ależ to jest dziwny kształt. Jego odwłok jest praktycznie pionowy. Jeżeli wiecie, jaki to gatunek, napiszcie proszę w komentarzu. Pierwszy raz widzę takiego pająka. Przed nami samica przątki olbrzymiej. Pająka, który wszędzie najmocniejsze sieci na świecie. Zobaczymy, czy dorosła przątka olbrzymia skusi się na drewnojada. Trochę sobie przybliżyliśmy, żeby było to lepiej widać. A na górze pajęczyny, jak zwykle w pogotowiu, czeka samiec, żeby zrobić to, co do samca należy. Trochę się boję, mimo że przątki są łagodne i niezbyt jadowite. Oj, spadł nam drewnojad. No i drewnojad już zaplątany w pajęczą sieć, ale przątka chyba najedzona. Uciekła na krawędź pajęczyny. Dajmy jej chwilę. Idzie. Będzie atak? Będzie atak. Pięknie. Zobaczcie na te ogromne helicery czerwone. No i drewnojad dostał od przątki. Już w zasadzie po nim. Zobaczymy, czy omota go siecią. Helicery to te czerwonawe odnóża. Dzięki nim pająk dostarcza jad do ofiary. Przepraszam, wprowadziłem was w błąd. To chyba nie były helicery. Helicery są pomiędzy tymi czerwonymi odnóżami. Dużo mniejsze. No i jak widać, przątka woli się upewnić. I od razu przystępuje do posiłku. Musicie wiedzieć, że pająki nie mają zębów, więc po tym, jak rozprawią się ze swoją, w tym wypadku, kolacją, za pomocą aparatu gębowego po prostu wysysają z niej soki, więc po drewnojadzie zostanie tylko chitynowy pancerz. Owady mają pancerze z chityny i dlatego też muszą przechodzić wylinki. Chityna jest wytrzymała, ale bardzo sztywna, więc nie rozciąga się, kiedy owady rosną. Muszą tę, nazwijmy to, skórę zrzucić i wtedy
powiększają swoje rozmiary. No i teraz widzimy helicery w pełnej krasie. Uprzątki są akurat czarne. Mamy drobne problemy z ostrością, ale przątka musiała być bardzo głodna. Je naprawdę łapczywie. No i już pojawił się w okolicy samiec, który liczy na resztki posiłku samicy. A teraz widzimy, jak przątka owija niedojedzoną ofiarę przędzą. Używa do tego kądziołków przędnych, które znajdują się na końcu jej odwłoka. A po co owija ofiarę? No, przątki nie znają lodówek, więc owijają pajęczyną, żeby zachować posiłek na później. Zobaczcie, jak zwinnie to robi. No pięknie, i mamy baleron z drewnojada. No i teraz przątka zabiera drewnojada do swojej spiżarni. No i został tylko jeden drewnojad. Myślę, że warto będzie nakarmić tego oto krzyżaka, którego widzieliśmy przed momentem. Mamy krzyżaka, nie wiem jak silnie jest jadowity. Co do przątki miałem pewność. Tutaj już niekoniecznie, więc umieśćmy drewnojada ostrożnie. Jest troszkę nad pająkiem i zobaczymy, czy pająk się zainteresuje. Chyba tak. Odwrócił się częściowo w kierunku drewnojada. Drewnojad sobie próbuje utorować drogę ucieczki troszkę wyżej, a krzyżak na razie nie kwapi się, żeby ruszyć na kolację, ale dajmy mu chwilę. Niestety nasz krzyżak nie jest głodny. Jest też opcja, że drewnojad jest dla niego po prostu zbyt duży i uznał, że próba zaatakowania takiej ofiary będzie dla niego niebezpieczna. Teraz widzimy tylko głowę, ale najprawdopodobniej trafił nam się wąż koci. Po łacinie bojga. Obstawiam, że bojga multomaculata, czyli wąż koci wieloplamy, warunkowo jadowity, więc możemy się do niego zbliżyć. A jednak nie możemy, wąż uciekł. Przed nami kolejne zwierzę, które w nocy nie śpi. Jest to samica pająka z gatunku Heteropoda venatoria. Pająk nie jest zbyt groźny dla człowieka, preferuje raczej ucieczkę i nie jest silnie jadowity. Ale na uwagę zasługuje to, że ta samica ma kokon. Spójrzcie tylko, że ona jest teraz do góry nogami i zwróćcie uwagę, że trzyma coś białego, co wygląda jak gruby naleśnik. Jest to kokon z jajkami, z których wylęgną się młode. Kiedy małe pajączki się wylęgną, oczywiście otworzą kokon i rozbiegną się po świecie, żeby tak jak mamusia polować na drobne stawonogi i przedłużyć gatunek. Spróbuję do niej podejść bliżej. Teraz jest troszeczkę lepiej widoczna i możemy dokładnie przyjrzeć się budowie kokonu. I zobaczcie, jak daleko sięgają jej przednie odnóża. Ona w każdej chwili, przy najmniejszym zagrożeniu, zabierze kokon ze sobą i zaszyje się u nasady tej trawy cytrynowej. Zobaczymy, czy zrobi to, kiedy odpalę mocniejsze światło mojej latarki. No nie, nie ucieka. A kiedy byłem tu poprzedniego wieczoru, to dała dyla tak szybko, że nie zdążyłem jej nagrać. Bardzo, bardzo ciekawe znalezisko. Trudno powiedzieć, czy to zwierzę, a w sumie to ten pająk, śpi, czy nie. Mamy tutaj zielono żółtego pająka, a nad nim wisi wylinka, czyli zbyt mały, za ciasny, chitynowy pancerz. Pająk go zrzucił, żeby móc urosnąć i teraz przyczepiony na pajęczynie zwisa tutaj, czekając, aż jego pancerz
stwardnieje. Póki co pająk jest miękki i bardzo podatny na uszkodzenia. Nie jest nawet w stanie chodzić. Spróbuję wyostrzyć. No nie, ten pająk jest zielono-niebiesko-żółty. Jeżeli ktoś z was wie, jaki to gatunek, napiszcie proszę w komentarzu. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że mrówki, które znajdują się na tej roślinie, nie dobiorą się do naszego pająka. Szkoda by było. Chętnie zobaczę go za dnia. Już w pełnej krasie. Część jego odnóży jest niebieska, dlatego że krew pająków ma właśnie taki kolor, a jego pancerz jeszcze nie stwardniał. Zobaczcie, jak bogate są ekosystemy tropikalne i to nawet wtórne lasy. Tutaj mamy akacje, popularne drzewo, sadzone ze względu na to, że szybko rośnie, robi się z niego deski, papier i tak dalej. Nagrywałem dla was tego pająka, wypatrzyłem mrówki na krawędzi liścia, a dopiero po nagraniu kolejny gość, który śpi najprawdopodobniej. Zobaczcie, jak ładnie ubarwiony i idealnie zakamuflowany pasi konik. Spróbujemy wyostrzyć. Zwróćcie uwagę na to, że na jego grzbiecie biegnie jasny pasek. Dzięki temu, jeżeli ustawi się wzdłuż liścia, zlewa się z unerwieniem liścia, czyli z tymi jasnymi żyłkami i naprawdę ciężko będzie go wypatrzeć. Wędrując w poszukiwaniu zwierząt w nocy, warto zwracać uwagę na nietypowy ruch. Dzięki temu wypatrzyłem maleńką żabę. Jeszcze nie wiem, co to jest. Musimy się trochę zbliżyć i przybliżyć. Ten żabi maluszek to młody osobnik jednego z gatunków Polipedates. Rzekotek albo płazów nadrzewnych. Poznaję to nie tylko po charakterystycznym dla nich ubarwieniu, ale też jak przyjrzycie się palcom tej żaby, zobaczycie, że na końcu, no i żaby już nie ma, ale zobaczycie, że na końcu palców ma takie specjalne przylgi, poduszeczki, dzięki którym może chwytać się liści czy śliskiej kory drzew. A kawałek wyżej mamy pająka. Nie da rady na niego wyostrzyć, więc o pająku nie będzie. Ale mamy kolejne zwierzę, które w nocy śpi. Skrzydła są złożone na pionowo, więc mamy do czynienia z motylem dziennym. Nocne poszukiwania zwierząt wymagają sporo spostrzegawczości, żeby wypatrzeć na przykład tarantulę. Jest to pająk z rodzaju Lycoside i jak widać w nocy nie śpi. Czeka u wyjścia ze swojej norki, aż coś mu się nawinie na kolację. Wejście do nory zostało przez pająka udoskonalone. Zrobił sobie tunel z sieci i obkleił go liśćmi dla lepszego kamuflażu. Biada owadom, które znajdą się w zasięgu jego helicerów, czyli tego, co pająk wkłuwa w swoje ofiary i wstrzykuje im jad. Doszedłem prawie do mojego dzielnego sprzętu terenowego, czyli automatycznego motocykla i moją uwagę przykuło to. Nie wiem, czy ktoś z was wypatrzy maleńką modliszkę. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Mamy do czynienia z którymś z gatunków modliszek Hierodula. Zielone ubarwienie pomaga jej zakamuflować się pod liściem. Modliszka nie jest wybredna, poluje zarówno w dzień, jak i w nocy, a ta akurat jest w trakcie wieczornej toalety. To znaczy czyści się. Piękny owad ma około centymetra długości. Oho, ho, a co my tutaj mamy? W nocy nie tylko się śpi lub szuka kolacji, ale również dba o przedłużenie gatunku. A wszystkiemu przygląda się ten jegomość. No nieładnie. Daj im chwilę prywatności. Zasubskrybuj kanał, jeżeli interesują cię ciekawostki przyrodnicze
o tropikalnych roślinach i zwierzętach lub informacje praktyczne dotyczące wakacji i życia w Wietnamie. Na dziś to już wszystko, więc dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia!